Biedny Hagrid. Zapamiętałem, że to gra w jednym z najgorszych dubbingów, jakie można sobie wyobrazić. A tymczasem posłuchajcie sami. No przecież nie jest tak źle. Pamiętam te puszcze. Przytrzymać lewy przycisk myszy, wycelować za pomocą myszy. Chulipka. Sponsorem zagranika jest Corsair, producent małej bezprzewodowej klawiatury dla graczy K65 Plus Wireless z wymiennymi przełącznikami, podświetleniem RGB i pamięcią profili. Okej, ten dubbing ma jeden naprawdę słaby element. Tak słaby, że na zawsze wyrył się w mojej pamięci jako dno absolutne i nie tylko mojej mam wrażenie, a każdego biedaka, który na fali Pottermanii ogrywał jako dzieciak pecetowego więźnia z kabanu, by potem mieć nocne koszmary. W twoim miejscu pilnowałbym tego szczura, Harry. That's what he said, right? Guys, cause of... Albo przynajmniej zmuszony był tłumaczyć się rodzicom, dlaczego mówi, że gra w grę o Potterze, a tak naprawdę ogląda filmy ślizgane. Bo przecież to musi być film ślizgany bez kitu, bo jak nie on, to kto? Znaczy się, co? Chulipka. W tym miejscu chciałbym wygłosić pewne oświadczenie. Moich uszu dobiegły otóż głosy niezadowolenia związane z faktem, że w ostatnim filmie o Potterze wykorzystana została rekordowa liczba cholibek. Zgodnie z niezawodnymi obliczeniami jednego z widzów o ksywie Kuba Kamiński miało się ich otóż ukazać aż 42, co stanowi wzrost aż o 14% względem ostatniego rekordzisty, czyli filmu o kamieniu filozoficznym na Game Boy Advance. Szczerze i z całego serca pragnę poinformować, że montując ten film nie zdawałem sobie sprawy, że użyłem tak wiele cholibek. Bo gdybym wiedział, to rzecz jasna, w trosce o dobro moich najcudowniejszych widzów, użyłbym ich jeszcze więcej. Więcej cholibek widów nie wytrzyma. Chulipka. Ale o czym to ja? A, no, dziwne były to odgłosy towarzyszące skakaniu, żeby nie powiedzieć, że lekki przypał. Ale serio, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że tak generalnie to ten dubbing wcale nie był taki zły. Nie przejmuj się, Ron. Znajdziemy farszywka. Rzecz jasna, nie żeby był też jakoś specjalnie dobry. Ba, był zupełnie przeciętny, a do tego cierpiał na wiele przypadłości. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania Carpe Retractum, jeśli chcesz, Ron. Możemy też iść pomyszkować. Na czele z charakterystyczną dla wydawanych w Polsce gier przesadną teatralnością, zupełnym nieraz oderwaniem od kontekstu, czy faktem, że niektórzy aktorzy albo mieli podczas nagrań zły dzień, albo uznali, że nie będą wysilać się na potrzeby jakiejś tam gierczyny. To Dementor! Nie, Harry, skup się. To Bogin przybrał kształt Dementora, żeby cię nastraszyć. Mimo wszystko, bywało gorzej, serio. Bywały gry, w których można było odnieść wrażenie, że niemal za całość dubbingu odpowiadali zupełnie nowicjusze i brzmiały one gorzej niż występy licealistów bez kitu. Podczas gdy większość obsady więźnia z kabanu to stare wygi były. Doświadczeni aktorzy, którzy poza dziesiątkami innych produkcji podkładali głosy także w poprzednich grach o Harrym oraz w filmach o Harrym Potterze też. Ściśle mówiąc jego polskiej wersji. W Harry'ego wcielił się więc znowu Jonasz Tołopiło. W Rona Marcin Łabno. A w Hermione Joanna Kudelska. It's Leviosa. Jasne, od początku słychać i czuć, że jakieś tam pecetowe gierki to był dla nich projekt nawet nie poboczny, a zupełnie marginalny, więc dali z siebie całe 30%. Jak było? Wszędzie było ślisko. Ej, bomba! Co oznacza, że czasem jest okej. I mowa na przykład o dialogu bliznowatego z Malfoyem w Ekspresie do Hogwartu. Kogo my tu mamy? Pękala i Mądrala. Wiedziałem, że ta żałosna imitacja szczura ma coś wspólnego z tobą. Draco Malfoy, zamknęli cię w wagonie dla zwierząt? Tylko tu ma prawdziwych przyjaciół. A czasem jest tak. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też! To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. A już naprawdę, jakby czasami mu się nie chciało, brzmi momentami Marcin Łabno. W Hogwarcie będziemy bezpieczni. To jest Harry. Chulipka. Przyznam, że po niektórych fatalnie zagranych kwestiach miałem podejrzenia, że ten dubbing nie miał żadnego reżysera i po prostu jakiś techniczny akceptował wszystkie nagrania jak leci. Przez to ich jakość była zupełnie losowa. Raz dobra, raz taka sobie. To oczywiście nie miałoby sensu i rzecz jasna, że reżyser był. Ba, nawet całkiem niezły. Bo choć Artur Kruczek zadebiutował zaledwie 2 lata przed Więźniem Azkabanu, to od razu z wielką pompą, bo przy Neverwinter Nights, które wspominam jako dubbing naprawdę udany. Dlaczego więc przy Więźniu wyszło to wszystko tak nierówno? Nie wiem, ale się domyślam. Że o PC
PC-towych grach o Potterze już wtedy musiało krążyć przekonanie, że to gry mierne, w przypadku których nie warto zbytnio się starać, zwłaszcza gdy gonią terminy. A może wręcz, ba, szalony pomysł. Nie powinno się zbytnio starać, żeby zbyt dobry dubbing nie kontrastował zbytnio z ogólną przeciętnością tych gier. Brzmi jak teoria spiskowa, ale kto wie. Chulipka. Co ciekawe, Artur Kruczek jako aktor dubbingowy wcielił się także w parę postaci więźnia z Kabanu. Ściślej mówiąc, we Freda Weasleya. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry. Mapa Huncwotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwarcie. I Rytka. O, patrzcie, patrzcie! Mondrala, Gangrena i Pękala! Oraz Goyla. Draco cię szuka, Potter. Ma dla ciebie małą niespodziankę. Wracając jednak do aktorów grających główne role, to na ich obronę przytoczę ich własne słowa podczas zeszłorocznego panelu na Pyrkonie. Że nagrywanie dubbingu w grach wspominają jako doświadczenie kołujące i niezbyt przyjemne. W końcu trzeba też mieć na uwadze, że w tamtym czasie ciągle byli to aktorzy bardzo młodzi i nadal zbierali jeszcze doświadczenie. Swoją drogą, podczas panelu aktorzy wypowiedzieli się także na temat skakania, że nagrywanie towarzyszących temu odgłosów było dla nich szczególnie trudne i nawet nie do końca wiedzieli, jak się na to zabrać. Niestety nie wyjaśnili oni, czemu akurat więźnia Azkabanu odgłosy te były tak... Cóż, intensywne. Jest jednak tłumacząca to fanowska hipoteza, rzekomo oparta na słowach samej Joanny Kudelskiej, do których nie udało mi się jednak dotrzeć, że tak naprawdę to, co w grze wykorzystane zostało jako odgłosy skoków, nagrywane było z intencją śmierci postaci. Stąd ta emfaza, stąd owa szczególna intensywność. I choć mi tu tego nie udało mi się potwierdzić, muszę powiedzieć, że dla mnie to wyjaśnienie brzmi sensownie. A w każdym razie tłumaczyłoby to takie właśnie specyficzne brzmienie owych jęków. Czemu tylko ktoś miałby podmieniać nagrania? Nie mam pojęcia, ani nawet się nie domyślam, więc na myśl przychodzi mi tylko jedno. Chulipka. Chulipka to także występ paru starszych aktorów, którzy wypadli może nie tragicznie źle, ale naprawdę słychać, że im się nie chciało. Najlepszym tego przykładem jest Lupin, którego w zastępstwie Piotra Polka z danego z filmów odegrał Maciej Kujawski. Czyli aktor też skądinąd niezły, ale tutaj cóż, kwestie Lupina są w większości przegonione, powiedziane bez większych emocji i po prostu źle się ich słucha. Nie ma się czego obawiać, Sirius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peterem Pettigrew. Co? Chulipka. Są jednak aktorzy tak doświadczeni, że zawsze i wszędzie, niezależnie od okoliczności, trudności, panującego klimatu czy tego, jak niski jest poziom dzieła, zachowują pełen profesjonalizm. Mowa na przykład o Krzysztofie Zakrzewskim, który wcielił się w Hagrida, bo cholercia. Choć przez całą grę mówią niewiele, a jak już mówi, to kwestie tak kretyńskie, że ma się ochotę walnąć fikoła. Patrzcie, potwór mnie zabił. Nie umierasz. Serio, Hagrid? Serio? Cholercia. To zawsze brzmi on doskonale, no. Chciałbym przedstawić wam Hardodzioma. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodzioma, ukłoń się i czekaj. Również doskonale jak zwykle wypadła wcielająca się w Minerwę McGonagall Wiesława Mazurkiewicz-Lutkiewicz. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Za to zastępujący w roli Dumbledora Wojciecha Duriasza, Andrzej Arciszewski, dla odmiany też brzmi miernie. Zupełnie brak mu ikry i werwy, którą cechował się przecież Albus Dumbledore. A brzmi po prostu tak, jak wygląda, czyli jak naprawdę zmęczony życiem zasuszony staruszek. Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Tak więc polska wersja więźnia Azkabanu bywa niezła, bo i większość głównej obsady. Słyszałam o tym pomieszczeniu.
Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. I wiele postaci pobocznych. Jeśli przejdziesz przez te drzwi, rozpoczniemy naukę zaklęcia Glacius. Czy nawet postacie tła wypadły poprawnie. Nie mogę uwierzyć, że przyprowadzili dementorów do Hogwartu. Już nigdy nie zbliżę się do skraju lasu, mówię ci. Bywa też słaba, bo ten nieszczęsny Lupin. To nie Sirius Black zdradził twoich rodziców. Pettigrew. A tak generalnie jest po prostu przeciętna, co i tak czyni ją znacznie lepszą niż oryginał. Choćby dlatego, że do oryginału nie dało się rzecz jasna zaangażować Radcliffe'a i ekipy i było to od zawsze tak oczywiste, że podejrzewam, iż nikt nawet nie próbował, więc żeby jakoś temu zadośćuczynić, projektant gry obsadził główne role swoimi krewnymi i znajomymi. Tak naprawdę to nie wiem, czy tak było, ale w sumie mogło i z pewnością na jedno by wyszło. Nie no dobra, sprawdźmy, w czym oni tam jeszcze grali. Serio, jestem w sumie ciekaw. Zacznijmy od Harry'ego Pottera, któremu głosu udzielił Tom Attenborough, co według Wikipedii było jednym z trzech jego występów dubbingowych w całej karierze. Zamiast czytać dalej o pozostałych aktorach, powiem więc tylko jedno. Chulipka. Najlepszym przykładem, że nasi górą i Polska królem Polski, niech będzie moment, w którym Harry uświadamia sobie nagle, że Lupin to wilkołak. Dociera to do niego z ewidentnym opóźnieniem, bo przecież psor zmienił się w wilka parę dobrych minut temu, ale najwidoczniej bliznowaty potrzebuje więcej czasu, żeby połączyć kropki. No więc w oryginale Potter rzeczywiście brzmi, jakby miał ciężkie problemy z myśleniem. Profesor Lupin is a werewolf. Podczas gdy po polsku, no w sumie brzmi całkiem zwyczajnie. Profesor Lupin jest wilkołakiem? Tak więc jako się rzekło, dubbing więźnia Azkabanu wcale nie jest taki zły, jak mogłoby wynikać ze zbiorowego o nim wyobrażenia, za które w głównej mierze odpowiedzialne były komiczne odgłosy jakby rodem z filmów ślizganych. Był tylko i aż przeciętny. I fajnie, tylko w sumie co z tego? Skoro nawet gdyby ten dubbing był w całości świetny, a postacie podczas skoków nie wydawałyby z siebie ani jednego pisku, to sama gra zawsze byłaby słaba, a dziś jest nawet jeszcze gorsza. Pomijając oprawę graficzną, w dniu premiery stanowiła ona olbrzymi krok wstecz względem i tak już dość przeciętnej pecetowej komnaty tajemnic, a dziś nie ma absolutnie żadnego poza nostalgią powodu, żeby do niej wracać. Chociaż może lepiej tej nostalgii nie ulegać, bo może się okazać, że jej czar pryśnie na zawsze, gdy z całą mocą uświadomimy sobie, jak prymitywna, nudna i krótka była to gra w istocie. Mówiąc krótko, cholipka. I na tym poprzestanę, bo jeżeli chcielibyście posłuchać dłuższego roastu i nie straszne wam cholipki, cholipka, cholercie, cholercie, czy nawet I think it's brilliant, to gorąco polecam zobaczyć jeden z moich ostatnich filmów, który w całości poświęcony jest właśnie pecetowemu więźniowi Azkabanu. A całkiem niedługo weźmiemy się za kolejne, bo tak trzeba. Tak być musi. Nie trzeba za to dawać pod tym filmem łapki w górę, ale jeżeli wam się podobał, no to śmiało możecie trzasnąć co wam tam. A ja żegnam się z wami. Trzymajcie się.